Jak reaguje świat, gdy nie jedna, lecz całe grupy ludzi znikną bez śladu? Co się stanie, gdy setki dusz nagle znikną? Te fascynujące historie o nierozwiązanych masowych zaginięciach urzekną cię i wywołają wiele pytań. Czy za tymi zdarzeniami kryje się mroczna tajemnica, a może nawet siły nadprzyrodzone? Zanurz się z nami w tajemnicze sprawy i spróbuj to zrozumieć. Incydent nad jeziorem Anjikuni. Łowca futer Joe Labelle wiedział, że jezioro Anjikuni w północnej Kanadzie nie jest dokładnie tym, co można by nazwać obszarem metropolitalnym. Mimo że jezioro przez pół roku było ukryte pod warstwą śniegu i lodu, stanowiło dla rdzennych Eskimosów ważne źródło rybołówstwa i handlu. Na brzegach jeziora znajdowało się kilka wiosek, które służyły jako domy dla Eskimosów i mile widziane miejsce odpoczynku dla przechodzących przez nie traperów. Jednak to, co wydarzyło się tam w 1930 roku, do dziś pozostaje tajemnicą. Cała społeczność wiejska po prostu zniknęła i od tamtej pory nikt więcej ich nie widział. Kiedy Joe Labelle przybył do wspomnianej osady, z niedowierzaniem odkrył, że nie ma śladu po 25 mężczyznach, kobietach i dzieciach, którzy tam mieszkali. Czy społeczność zdecydowała się spakować i ruszyć dalej? Cóż, jest to możliwe, lecz mało prawdopodobne. Właściwie wydawało się, że mieszkańcy byli tam zaledwie kilka chwil temu. Spacerując po okolicy, Joe zauważył niekompletne ubrania, w których wciąż tkwiły szpilki. Nawet pod garnkami z przypalonym jedzeniem nadal palił się ogień. W każdej chacie znajdowały się rzeczy osobiste mieszkańców, a zapasy żywności i ryby również były nietknięte. Czy może tu miał miejsce straszny rabunek lub masowe porwanie? To też jest mało prawdopodobne. Nic nie wskazywało na to, że toczyła się tutaj walka. W końcu Joe zrobił to, co prawdopodobnie zrobiłby każdy w tej sytuacji. Udał się do najbliższej placówki telegraficznej i powiadomił policję. W drodze do wioski duchów wezwani stróże prawa zrobili krótką przerwę u lokalnego trapera Armanda Lorenta. Tam funkcjonariusz policji dowiedział się czegoś, co ich zszokowało. Armand oświadczył, że kilka nocy temu widział dziwny, połyskujący obiekt latający. Ale to nie wszystko. Kiedy mężczyzna przybył do wioski Eskimosów, odkryto, że groby na skraju osady zostały rozbite. Co więcej, zwłoki rozpłynęły się w powietrzu. I jeszcze dziwniejszy był fakt, że ktoś ułożył kamienne tablice nagrobne w dwa równe stosiki. Pomimo dwóch dalszych dochodzeń przeprowadzonych przez władze kanadyjskie, incydent do dziś nie został rozwiązany. Nina. Kiedy Nina zniknęła latem 2013 roku, miała 83 lata. Nie była to jednak starsza pani, lecz jacht, który mógł pochwalić się dumną historią. Wygrała między innymi regaty z Nowego Jorku do Hiszpanii i to zaledwie miesiąc po swoim wodowaniu. W 2013 roku statek stał się własnością Davida Dyke, a David miał wobec Niny wielkie plany. Chciał podróżować z Nowej Zelandii do australijskiego miasta Newcastle. W maju 2013 planowanie zostało ukończone i David był gotowy do wypłynięcia wraz z towarzyszami. Zwykle przeprawa trwałaby od 8 do 10 dni, ale dni mijały, a Nina po prostu nie docierała do celu. Początkowo krewni nie podejrzewali niczego złego. Być może mokra i wietrzna pogoda spowodowała niewielkie opóźnienie. Kiedy jednak tej nadziei nie dało się już podtrzymywać, władze Nowej Zelandii rozpoczęły jedną z największych akcji poszukiwawczych w historii kraju. W sumie przeszukano obszar 737 tysięcy mil kwadratowych na próżno. Ostatecznie władze musiały przekazać smutną wiadomość, że nie udało im się znaleźć żadnych śladów statku ani jego załogi. Oprócz Davida Dyke zaginęli także jego 60-letnia wówczas żona Rosemary i 17-letni syn, który planował studiować w Stanach Zjednoczonych. Kyle Jackson, Evie Nemec, Daniel Wright i Matthew Wooten także należą do zaginionych od 10 lat. Rodzina Gill. Wieczorem 12 stycznia 2002 roku w rodzinie Gill wszystko toczyło się zwyczajnie. Aby utrzymać czwórkę dzieci, ojciec Ruben i matka Margarita pracowali jako rolnicy w rodzinnej Argentynie. Jednak po miesiącach ciężkiej pracy przyszedł czas na odpoczynek. Tak się złożyło, że wspomnianej styczniowej nocy rodzina wyjechała do znajomego do pobliskiej miejscowości Vial. Był to ostatni raz, kiedy ją widziano.
Finka, w której mieszkali i pracowali Gillowie, należała do Alfonso Goet. Ten skontaktował się z krewnymi rodziny w kwietniu tego roku, stwierdzając, że Gillowie nie wrócili z 3-miesięcznych wakacji. Dochodzenie policyjne wykazało, że 13 stycznia z telefonu komórkowego Rubena zadzwoniono do kobiety w mieście Rosario, choć urzędnikom nie udało się jej zlokalizować. Wreszcie w 2008 roku doszło do nalotu na dom Goeta. W ramach tego śledczy odkryli ślady ludzkiej krwi, choć nie można ich przypisać rodzinie Gill. Ponadto odkryto kilka much, które zwykle kojarzone są ze zwłokami. Mimo że poszukiwania zaginionych były kilkakrotnie wznawiane i trwają do dziś, nie udało się natrafić na żadną konkretną wskazówkę co do miejsca pobytu zaginionych. Wydawało się, że Gillowie dosłownie rozpłynęli się w powietrzu. Ich nazwiska nie widnieją w żadnych dokumentach dotyczących zatrudnienia, imigracji, edukacji ani ubezpieczenia społecznego. Niektórzy uważają, że w zniknięcie rodziny zamieszany był Alfonso Goet. Twierdził on jednak, że Gillowie zostawili cały swój dobytek, w tym pieniądze i dokumenty osobiste. Kiedy jednak krewni odwiedzili dom, wspomnianych przedmiotów nie udało się namierzyć. Zamiast tego znaleźli spalone materace i krew zmieszaną z ziemią. Poza tym wydawało się to bardzo dziwne, że Goet pozwolił Gillom na tak długie wakacje. W przeszłości dawał im maksymalnie 15 dni wolnego naraz. Ponadto relacje między obiema stronami uznano za niezwykle napięte. Jednak nawet jeśli Goet był zamieszany w to wydarzenie, nie można już dziś pociągnąć go do odpowiedzialności. Ten zginął w wypadku samochodowym 16 czerwca 2016 roku. Hoher Verde. W 1923 roku grupa podróżników przybyła do małej wioski Hoher Verde w Brazylii. Zmęczeni trudami ostatnich dni, nowo przybyli mieli nadzieję zdobyć w osadzie trochę wody i jedzenia, lecz zamiast tego napotkali ogromną pustkę. Gdy oddział zaczął badać opuszczone domy, zastał dziwną scenerię. Meble znajdowały się na swoich miejscach, a na stołach leżały talerze ze zgniłym jedzeniem. Nigdzie nie znaleźli żadnych śladów walki ani czegoś, co by wyjaśniało, gdzie jest 600 mieszkańców wioski. Wkrótce podróżnicy dotarli do następnego miasta, gdzie opowiedzieli władzom, co widzieli w Hoher Verde. Natychmiast wysłano tam komisję śledczą. Późniejsza inspekcja ujawniła pewne dziwne rzeczy. W jednym z domów mężczyźni znaleźli broń, z której niedawno strzelano. Nie wiadomo jednak dlaczego ani w kogo. Najbardziej niepokojące odkrycie czekało jednak na śledczych w szkole. Tam ktoś napisał na tablicy pewien złowieszczy napis. Nie ma ratunku. Do dziś nikt nie wie, co tak naprawdę stało się z mieszkańcami Hoher Verde. Jedna z teorii głosi, że uciekli z powodu niepokojów politycznych w Brazylii. Ale nawet gdyby cała społeczność opuściła kraj, czy przynajmniej jeden z 600 mieszkańców nie zostałby gdzieś odnaleziony? Niektórzy nawet uważają, że można sobie wyobrazić, że we wsi wydarzyło się coś nadprzyrodzonego. Spekulacje zaczynają się od uprowadzeń przez kosmitów po przejście do równoległego świata. Sprawa Dazlo. Jak wpiszesz w Google słowa masowe zniknięcie i Szwecja, znajdziesz dokładnie jedno wydarzenie. Tajemniczą sprawę Dazlo. Mowa o wydarzeniu, które miało miejsce w Göteborgu 29 lipca 1965 roku i nadal pozostaje nierozwiązane. Jan Olof Dazlo, Gail Carlson i Kjell Åke Johansson to trzej przyjaciele, którzy pracowali razem w stoczni. Wspomnianego lipcowego poranka cała trójka wsiadła do niebieskiego Volvo, aby wyjechać z miasta. Miejsce ich pobytu jest niepewne. Ponieważ żaden z nich nie miał prawa jazdy, co najmniej jeden musiał wsiąść za kierownicę bez pozwolenia. I chociaż młodzi mężczyźni w przeszłości naruszyli prawo za drobne wykroczenia, w otaczającym ich świecie byli znani jako dobrzy chłopcy. Ale to nie wszystko. Tego samego dnia zaginęła kolejna osoba w Göteborgu – Huber Lundqvist. Do dziś toczy się dyskusja, czy te sprawy są ze sobą powiązane. Jedyne co jest pewne to to, że Lundqvist wysłał do swojej rodziny w Göteborgu pocztówkę, na której widniał napis „Wszystko w porządku, nie martwcie się”. Włącz subskrypcję i nie przegap kolejnych naszych filmów.